3, 2, 1, start. Szybki raport. Otóż Dana White ma swoją wyspę tuż u wybrzeży Bermudów. Tam od lipca walki z międzynarodowym udziałem zawodników UFC. Natomiast Eddie Hearn postanowił, że nie będzie gorszy i od lipca początek co tydzień walki będą rozgrywane. Daleko nie będzie miał. W ogrodzie swojego byłego domu, gdzie wychował się, przypomnę, Eddie Hearn pochodzi z rodziny, która uznawana jest za jedną z bogatszych rodzin sportowych w Wielkiej Brytanii. Jak zresztą widzicie na zdjęciach, nazwanie tego ogrodem to troszeczkę za mało. Olbrzymia posiadłość w hrabstwie Essex. Co dla nas ważniejsze, teraz tam mieści się siedziba główna Matchroom Boxing. Co dla nas ważniejsze, że z tego, co powiedział angielskiemu Daily Mail Online, jedna z pierwszych walk, które zamierza pokazać, to walka brytyjskiego pięściarza o tytuł mistrza świata. Czy będzie to Lawrence Okolie kontra Głowacki? Eddie Hearn nie zdradził, natomiast powiedział, że absolutnie to się da zrobić. Plan ma kosztować około 1 miliona funtów, czyli tanie to nie będzie. Natomiast wszystko jest już podobno zrobione. Widzicie na zdjęciach plany, jak to ma wyglądać. Ma być zrobiony ring w hotelu, który jest niedaleko tej posiadłości. Mają przebywać wszyscy dziennikarze, wszyscy zawodnicy, ludzie związani z tą walką. Jeśli chodzi o dziennikarzy, oczywiście dla was to najmniej ważna sprawa, no tutaj raczej liczyć na to, że będą to jakieś wielkie tłumy. Na miejscu raczej nie można. Sam Eddie Hearn zapowiada, że zwykle na takiej gali, na takim występie będzie 80 do 90 osób. Wszystko ma być na żywo, od razu pokazywane przez telewizję Sky. Trudno powiedzieć, jakie to będzie miało przełożenie na transmisję na inne kraje, natomiast wiadomo, że tutaj chodzić będzie o każdy grosz i te transmisje na pewno nadawane poza granicę Wielkiej Brytanii na pewno będą. To mają być cztery kolejne soboty. Nie ma konkretnej daty, kiedy w lipcu, natomiast Eddie Hearn mówi, że w pierwszym tygodniu lipca można się już spodziewać tych walk. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pomysł doskonały. Każdy próbuje coś w tym momencie zrobić. Żyjemy w czasach, kiedy rzeczy specjalne są uznawane za normalne. Tak jak wspomniałem, na wyspie mogą walczyć zawodnicy UFC w ogrodzie Eddie Hearna. Przy kwaterze głównej Matchroom Boxing mogą bić się pięściarze. Oby to były dobre walki, bo przypominam, Eddie Hearn to jest ten człowiek, który powiedział, że nie ma czasu na gówniane walki, nikt tego nie kupi, trzeba pokazywać dobrych pięściarzy. Oby jak najszybciej była to walka Eddie Hearna, na ring nie wyjdzie, Lawrence'a Okolie z Krzyśkiem Główką Głowackim. Pozdrawiam serdecznie, krótki raport.